Proszę bardzo, pan Patryk Jaki, Polska. Przepraszam, powinienem powiedzieć przede wszystkim Parlament Europejski. Proszę, proszę. Dziękuję. Ja mam pytanie do pani przewodniczącej Komisji Weneckiej. Jeżeli chodzi o oskarżenia przeciwko Polsce, pada ten argument upolitycznienia nominacji sędziów, czyli Krajowa Rada Sądownictwa w 3/5 nominowana przez Parlament. Ja tłumaczę za każdym razem, że to jest dokładnie to samo rozwiązanie, co w innych krajach, czyli Hiszpania, Niemcy. I za każdym razem w odpowiedzi słyszę odwołania do Komisji Weneckiej. Zresztą Komisja Wenecka ciągle jest w dokumentach z parlamentu. Na przykład sprawozdanie 2007, strona 4, cytuję. Może być hybrydowy charakter nominacji. Na przykład Holandia, Niemcy, ale ta metoda sprawdzi się w porządkach prawnych z określoną historią skonsolidowanego wymiaru sądownictwa, nie w nowych demokracjach. Czy państwo przypinają taką etykietkę Polsce nowej demokracji? Czy pani zna historię Europy? I dalej, sprawozdanie Komisji Weneckiej, strona 14, cytuję. W niektórych starszych demokracjach są takie systemy, w ramach których władza wykonawcza ma duży wpływ na nominacje w sądach. Taki system może sprawdzić się dobrze w praktyce i pozwolić mimo wszystko na niezawisłość wymiaru sprawiedliwości dzięki dobrej kulturze prawnej i tradycjom, które rodziły się bardzo długo i długo były pielęgnowane. Jakie tradycje w Niemczech są lepsze niż w Polsce? Dziękuję. I kolejna sprawa, druga, o której chciałam wspomnieć, to pytanie zadał chyba parlamentarzysta z Polski, który przytoczył jedną frazę z naszego raportu. Chodzi o sformułowanie, którym w tej chwili się nie posługujemy, ale mówiłam na samym początku o tym, że w Komisji Weneckiej jesteśmy przekonani, że praworządność jest niezmiernie ważna. Być może krytykujemy konkretny tekst prawny, analizujemy go, ale staramy się podchodzić do kwestii w sposób holistyczny, kiedy są zalecane czy też przedstawiane rozwiązania związane z reformami. Bo jedno działanie może mieć duże. Wszystko to należy umieścić w pewnym kontekście, w pewnym szerszym kontekście. Dopiero wtedy możemy sformułować swoją ocenę i jednocześnie może to doprowadzić do bardziej satysfakcjonujących odpowiedzi i reakcji. Mówiłam m.in. o potrzebie wzmocnienia roli parlamentu. Zwracamy również ogromnie dużo uwagi na podział władzy, na bardzo staranne przestrzeganie zasad praworządności, bo tu właśnie w tym tkwi klucz do demokracji jako takiej i jej dobrego funkcjonowania. Nie będę wchodzić dalej w szczegóły. Mam nadzieję, że nasze raporty wystarczająco elokwentnie odpowiadają na te pytania. Dziękuję, panie przewodniczący.